Witam w kolejnej recenzji na Pop Culture KBM. Ja jestem Miszop, no i dzisiaj zrecenzujemy sobie piąty odcinek serialu Miss Marvel na Disney+, drugi serial od MCU w 2022 roku. Ja już mówiłem w poprzednim odcinku, tak, że ten serial jest... No średni, nie? W sensie, nie wiem, chyba jeden z najgorszych w całym MCU. W sensie... Jak ja nie lubiłem Hawkeye'a, jak ja narzekałem też na Falcon i Zimowy Żołnierz, to tutaj jest gorzej. Tutaj jest gorzej i niestety. Dlaczego tak to wygląda? No bo mamy przez ten odcinek tak naprawdę, przez ten cały odcinek, znaczy przez połowę odcinka, dobra, mamy retrospekcję z 42 roku, z 1942 roku z Indii. No pokazująca tą Aishę, tą matkę babci, tą prababcię Kamali, nie? Od której się wszystko zaczęło, takie rozkminy, że ona mogła być tym First Avenger, a nie Kapitan Ameryka. No wiecie, o co mi chodzi i takie mogą być rozkminy się pojawiać po tym odcinku. Ale no nie wiem. No ogólnie serial jest mierny. Po tym czwartym odcinku już mi się nie chciało oglądać i po tym piątym muszę stwierdzić, że no jeszcze bardziej, chociaż końcówka, która się zakończyła mocnym cliffhangerem, no to mnie zaintrygowała i obejrzę, myślę, że finał, bo no bo dlaczego? Zaraz wam powiem, dlaczego obejrzę finał, no i dobra. Prześledzimy sobie oczywiście wszystko, klatka po klatce, więc no cóż. Dobra. Zaraz wam tutaj pokażę. Dobra, no wszystko nam się zaczyna tutaj od tych Indii, mamy te retrospekcje. No jest to takie, no nudne to jest, no po prostu, no czy wy nie czuliście tutaj, nie wiem, no nudno było po prostu, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Poznajemy historię tej Aishy, która spotyka spotyka partnera. No i oczywiście pokazują nam, że jest również z nimi później babcia Kamali, w sensie no córka ich. No i widać, że oni muszą się ewakuować, bo ci dżinowie tutaj mogą zagrozić jej rodzinie. No takie wiecie, no ci psychopaci po prostu, co wcześniej mówili, że o proszę pomóż nam Kamala, a teraz są źli, no i sztucznie to po prostu wygląda, taki no nie wiem, po prostu no nie gra mi to, nie? Jak z Rivą, chociaż Riva była spoko w Obi-Wa, nie? Nie była aż tak tragiczna. Tutaj ten wątek, on mnie totalnie nie interesuje. W sensie ta kultura ich w ogóle, to... No nie interesuje mnie. Niestety, sorry. No ale no muszę stwierdzić, że... Nie wiem, napiszcie w ogóle, czy wy jakoś się intrygowaliście w tą historię, bo... No nie wiem, no są ludzie, którzy oglądają ten serial dlatego, że... Za chwilę będzie... Znaczy no, za chwilę. Za rok dostaniemy The Marvels, czyli Kapitan Marvel 2 i tam będziemy mieli Kamalę. Ja tylko po to ten serial oglądam i po to, żeby go zrecenzować i po to, że to jest MCU. Ale z MCU to ma niewiele wspólnego oprócz tego, że jest fajnie, że Marvel, że MCU, Kevin Feige próbuje czegoś nowego, ale zróbcie jakąś interesującą historię, a nie jakichś dżinów, którzy są sztucznie narysowani. No i nudno się to ogląda po prostu, nie? Także tak, Aisha ma cały czas tą bransoletę i w ogóle tu się wydarzyła jakaś dziwna endgame'owa sprawa, że tak naprawdę kiedy ta babcia Kamali opowiadała jej, że ktoś nas uratował z pociągu, uciekliśmy spokojnie z moim ojcem, Aisha umarła, no bo ci dżinowie wbili jej sztylet w plecy i no i nara. Także no. No ale co się okazuje, to Kamala tutaj weszła. Niby nagle Kamala weszła i uratowała
swoją babcię. Nie, no jest to głupie. Jest to strasznie głupie, jak to w ogóle zostało. I Kamala później mówi, to ja. O kurczę. Nie wiem, no. Szkoda, że tak to wygląda, no ale. Ale no, fajne te kolorki, ogólnie sceny tutaj, jak to dziecko idzie z tymi. No z tymi kryształkami fioletowymi. Fajna scena, nie powiem, że nie. Także mi się podobało. Mi się bardzo podobało to. Ogólnie efekty są takie. No, mogą być, ale. No wiadomo, to są seriale MCU, dupy, efekty zawsze nie urywały. Moon Knight też były takie średnie, więc. Więc no. No ale co się okazuje, portal się jakiś otworzył. I oni myślą, ci Jinowie, że to jest droga do ich domu, do tego równoległego świata w multiversum, trochę takie rozkminy. No to ona podchodzi. No ale i. Oni skamienieją wszyscy. Oni wszyscy kamienieją i się w szkielety zamieniają, w ogóle dusza wessana chyba tamtego świata. Nie wiem jak to zarysować. Ona zostawiła tam swojego syna. No i już mamy po tych dżinach, w końcu, nie? W końcu, bo ty nie interesują. Nie interesują mnie te postacie. Mnie interesuje bardziej ta kontrola zniszczeń, czego ona chce ze Spidermana, bo tutaj naprawdę jest dużo, dużo związku. No problemy rodzinne, wiadomo, no te. No, nie interesuje mnie to takie Peter Parkerowe sprawy. Ale Peter Parker miał to lepiej rozrysowane, nie? W porównaniu do Kamali tutaj. Wszyscy to biorą jakoś na poważnie. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Dobra. Pod koniec odcinka mamy, że Kamran wbija do Bruna, który no, on przemienia cały czas jego imię na Brian i tak dalej. To jest akurat śmieszne. No i tutaj oni wbijają. I co mnie tutaj zaintrygowało? Nagle mamy drona od Mysterio, od tej kontroli zniszczeń, którzy zaatakowali ich. No i mamy wielki wybuch i tak się kończy ten odcinek. Szczerze, no to słabo. W sensie naprawdę, jeżeli finał znowu spierdzielą jak w prawie każdym serialu MCU, to no nie wiem. To troszeczkę będzie to na pewno najgorszy serial MCU. W sensie finał, nawet jakby był jakiś mega, mega fajny, jakiś cameo by się pojawił. Mamy nawet jakieś były jakieś chyba z rok temu pogłoski, że w finałowym odcinku pojawi się Carol Danvers, czyli no, Kapitan Marvel, Brie Larson. Fajnie by było, jakby tak było, ale raczej wątpię, ale zobaczymy. W sumie po co ona by mogła tutaj w Jersey City wbić i walczyć z jakąś kontrolą zniszczeń, gdzie ma jakieś tutaj rzeczy w kosmosie do roboty, nie? Więc no. Jestem ciekawy, jaki tutaj. To mnie intryguje tylko, nie? Główny temat serialu, czyli ta kontrola zniszczeń, czego oni chcą od tej Kamali, od tych superbohaterów, co oni zbierają za jakąś ekipę. Jestem ciekawy, nie? Co nam też pokażą w scenie po napisach, o ile się pojawi w szóstym odcinku. Na pewno się pojawi, no, ale jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak. Co nam pokażą po prostu. Dobra, widzimy się, moi drodzy, w kolejnych materiałach na kanale. Taka krótka recenzja, bo odcinek był też najkrótszy ze wszystkich i połowę mieliśmy retrospekcji nieinteresujących mnie w ogóle. No dobra, za tydzień finał, ale finału wam chyba nie wbiję tak za tydzień od razu, bo będę. Nie będzie mnie, po prostu przez tydzień nie będziecie mieli filmów na kanale. Więc recenzja najszybciej, moi drodzy, pojawi się w niedzielę albo w poniedziałek, to jest 17-18 lipca. Dopiero wtedy wrzucę wam finał Miss Marvel recenzję. Chyba, że się uda jakoś wcześniej. No nie, raczej nie, więc no niestety tak to wypada. No dobra, zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić poprzednich recenzji, czy też nadchodzących, bo już w piątek, moi drodzy, kolejne MCU. Dzisiaj mamy tydzień MCU, Thor, Love and Thunder, więc ja się nie mogę już doczekać kolejnego filmu MCU, chyba najbardziej wyczekiwanego po Doktorze Strange'u w tym roku. Więc no, czekamy. Także to tyle. Zajrzyjcie też na moją recenzję Stranger Things 4 Part 2. Dobra,
To tyle, do usłyszenia i na razie.